Witajcie, drodzy bracia i siostry, czołem strażacy. Witam was bardzo serdecznie 17 marca w poranek, w środę 2021 roku. I witam was hasłami dnia dzisiejszego, które czytam z pierwszej księgi Mojżeszowej, z 16 rozdziału 13 wiersza. Tyś Bóg, który mnie widzi. A ewangelista Łukasz w 18 rozdziale 13 wierszu tak pisze. Celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Drodzy, kiedy zamkniemy oczy, to nie widzimy nic. Małe dzieci często myślą, że kiedy zamkną oczy, kiedy nic nie widzą, to również rodzice, dziadkowie czy całe otoczenie ich nie widzi. Drodzy, niestety dzisiejsze słowo Starego Testamentu przypomina nam, że Bóg nas widzi. Bóg widzi nas każdego dnia. Moglibyśmy się ukrywać. Moglibyśmy wynajdować różne sposoby, żeby przed Nim się ukryć. Ale niestety nie mamy takiej siły, nie mamy takiej mocy, nie mamy żadnych możliwości, żeby przed Panem Bogiem się ukryć. Inaczej jest z ludźmi. Przed nimi każdego dnia możemy być inni. Będziemy próbowali, i dobrze o tym, drodzy, wiemy, różnymi sposobami zmieniać się, aby ludzie nas nie poznali. W dobie pandemii zakładamy maski. Kiedyś zakładaliśmy przyłbice plus maski i nie mogliśmy być rozpoznawani. Często nasi znajomi myśleli, że jesteśmy kimś innym. Ale drodzy, to często, co jest na zewnątrz, jest również i wewnątrz człowieka. Bo stosujemy różne zabiegi, żeby to, co jest w naszym sercu, to, kim jesteśmy, nie wyszło na zewnątrz. Dzisiaj spotykamy celnika i wszyscy, myślę, że dobrze znamy tą historię, którą opisuje Jezus Chrystus. Celnik stanął z daleka. My również w Kościele często stoimy daleko od ołtarza, ale to nie z powodów takich jak celnik. Dzisiaj spotykamy celnika, który nie potrafi podnieść swojego wzroku, bo wie, kim jest. Bo nie ukrywa tego przed światem, a przede wszystkim wie, że nie może ukryć tego przed Panem Bogiem. Wie, że jest grzesznikiem. Bądź miłościw mnie grzesznemu. Takie wyznanie słyszymy często w czasie pasyjnym, podczas naszych spowiedzi. Ale drodzy, do tego trzeba dojrzeć. To jest trudny proces, który nieczęsto jest wdrażany w nasze życie. Trudny, ponieważ często zakładamy maski. Często mamy tyle warstw,
które w taki sposób nas kształtują, że nie jesteśmy w stanie być tym, kim naprawdę jesteśmy. Drodzy, i to widzimy każdego dnia. Możemy się z tym spotkać w domu, w pracy. Możemy spotkać się ze swoimi przełożonymi i również w relacjach będziemy zupełnie innymi. Będziemy inni dla swoich dzieci, inni dla swojej żony, inni dla swoich przełożonych i w drugą stronę również przełożeni będą inni dla nas. Niestety, taka sytuacja sprawia, że ciągle w naszym życiu tych warstw przybiera. Ciągle próbujemy ukryć się przed drugą osobą, bo tacy nie jesteśmy. Nie jesteśmy jak ten celnik. Te słowa słyszymy z ust faryzeusza. I wiele razy w naszym życiu również i my sami mówimy takie słowa. Ja nie jestem jak ten drugi. Tym samym znowu sami siebie oszukujemy. W jednej z pieśni słyszymy takie słowa. Chrześcijaninem jam z wyznania, lecz czy naprawdę jestem nim? Więc dodaj sił mi do poznania, czy idę zawsze w życiu swym, tak jak mi wskazał Chrystus Pan. Czy wiarę niezachwianą mam? Ty znasz tajniki serca mego, gdy nie wiem, jak winienem żyć. Niech więc doświadczam się samego, czym dziecię Twe powinno być. Od błędnych mniemań sam mnie strzeż, bo mądrych one zwodzą też. Drodzy, czas pasyjny to czas, w którym spoglądamy na krzyż Chrystusa. Czas pasyjny to czas, kiedy te ręce Chrystusa są rozwarte i chcą nas wszystkich przytulić. Czas pasyjny to czas miłości. Miłości Boga do człowieka. On wie, jacy jesteśmy. On chce nas wszystkich tą miłością objąć. Nieważne, ile mamy na sobie warstw. Nieważne, ile nosimy masek. On chce, żebyśmy przyszli do Niego, uklęknęli i powiedzieliśmy: zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. On chce, abyśmy te grzechy wyznali również naszym bliskim, abyśmy za nie przeprosili, abyśmy w końcu stali się takimi, jakimi jesteśmy, takimi, jak widzi nas Stwórca, który nas stworzył, zachowuje i w swojej wielkiej miłości chce, abyśmy wrócili do Niego. Drodzy, czas pasyjny, w którym tak często przychodzimy i spowiadamy się z naszych grzechów, to też czas, kiedy jesteśmy posileni zbawiennymi darami ciała i krwi Chrystusa. To one sprawiają, że każdego dnia możemy wyznać: jestem grzeszny, zgrzeszyłem. Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Amen. Życzę wam, drodzy, dobrej środy i błogosławionego kolejnego dnia. Amen. Zostańcie z Bogiem.